Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Ślubu po Bożemu, w którym potraktujemy szeroki dział zbiorczy inne, czyli te wszystkie treści, które nie zmieściły się do innych działów. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, pozwól, że się przedstawię, jestem Rafał Murawski i jestem fotografem ślubnym oraz narzeczonym. I razem z Filipem Grudniem, który od roku jest szczęśliwym mężem, stworzyliśmy tą serię dla Ciebie, żebyś Ty mógł zorganizować swój ślub po Bożemu. Jeśli interesuje Cię ten temat, rozważ subskrypcję kanału. Okej, cześć Filip. Chciałbym Cię w pierwszej kolejności zapytać o, być może kontrowersję, o tacę, o kolektę gospodarczą lub może jakąś inną. Czy ona w ogóle występuje podczas ślubu? Kiedyś myślałem, że nie. Znaczy, nie spotykałem się z tym, ale byłem jakiś czas na ślubie, na którym rzeczywiście taka taca była. I to była normalna parafialna taca, bez żadnego ogłoszenia, czy to jest zbiórka na inny jakiś dodatkowy cel. Natomiast, no jak widać, może wystąpić. Myślę, że to można ustalić z księdzem przed, znaczy zapytać się go, czy w ogóle jest taka forma w danej parafii, bo być może to jest jakiś tam parafialny, no takie lokalna sprawa, że to się wydarzyło, że taka taca była zbierana. Natomiast wydaje mi się, że jednak my składamy pewną ofiarę w zakrystii no i w związku z tym nie byłoby potrzeby dodatkowej ofiary zbieranej w trakcie mszy. Ewentualnie może być taka sytuacja, w której, jak mi się wydaje przynajmniej, my nie składamy ofiary księdzu bezpośrednio. To znaczy decydujemy się właśnie na taką formę, że on będzie zbierał tacę, czy ktoś będzie zbierał tacę z kościoła, natomiast my byśmy wtedy nie składali tej ofiary oddzielnie. Ale to jest taka moja myśl w sytuacji, w której jakby mamy trochę mniej pieniędzy na to, czy w ogóle nie chcemy w takim kontekście, bo nie możemy złożyć tej ofiary, no to może warto zastanowić nad takim rozwiązaniem. Natomiast na ogół nie spotykałem się z kolektą. Jeśli dobrze rozumiem, to odradzasz dublowanie się tak. tych płatności. No bo to jest dziwne wtedy, nie? Kiedy jednak my jako młodzi czasem dość dużo pieniędzy zostawiamy. No i ja tutaj oczywiście mam na myśli, są parafie, które będą mówiły, że jest jakaś stawka, tego nie ma. No to jest już z samej góry przykaz, z samej góry oczywiście kościoła, hierarchii. Natomiast no jakąś ofiarę na ogół się zostawia dosyć dużą, tak mi się wydaje. I dodatkowe zbieranie jeszcze tacy jest wtedy dość dziwne, no bo ona, wydaje mi się, że może się wyrówna, ale jak jest mało gości, no to nie będzie. A część naszych gości może w ogóle nie być zainteresowana tym, żeby jeszcze dorzucać te tacy. Czyli czy dobrze rozumiem, że czy to episkopat, czy być może wyżej, jakby jest jakaś decyzja w... To była słowa papieża Franciszka na ten temat. Że powinno być to co łaska, tak? Tak, tak, żeby te ofiary, które są składane, nie były wymuszane, tak to określę. Okej, Filip, bo jakby rozumiem w takim razie, że nie dublujemy tych płatności, ale gdybyś mógł jeszcze raz jakby wytłumaczyć, jaka jest różnica, w sensie, co właściwie powiedział w takim razie papież Franciszek, przynajmniej w tym, co... Okej, to nie jest oficjalny dokument, natomiast on w trakcie jednego ze swoich kazań mówił o tym, żeby jakby te ofiary, które składamy, to nie jest ofiara za sakrament, który jest nam udzielany, natomiast jest to ofiara za, a w zasadzie ofiara na kościół, na potrzeby tego konkretnego kościoła. No i ona też powinna sama w sobie, ta ofiara, być jak powiedzmy niewidoczna. Mam na myśli tutaj to, że nie ma cennika konkretnego i nie powinno go być, a my składając ofiarę też jakby nie afiszujemy się z tym, ile tam jest. Jasne. Myślę, że na przykład bardzo ciekawym aspektem jest to, że w niektórych kancelariach spotkamy puszki, po prostu taką puszkę stojącą na ofiary. I mieliśmy taką sytuację przy braniu dokumentów, to znaczy aktów chrztów,
zezwoleń, tak, no bo z jednej parafii potrzebowaliśmy to pozwolenie od proboszcza, bo byliśmy poza naszymi parafiami. No i tam mieliśmy jeszcze zapowiedź. Więc w parafiach stoją puszki w tych kancelariach i tam po prostu się wrzuca czy w kopercie pieniądze, czy normalnie i jest to ofiara za to, co robi, co jakby pobieramy i to jest ofiara na rzecz Kościoła. Moglibyśmy jej nie zostawiać, ale zostawiamy taką, że nikt nie wie, ile to jest dokładnie. I wydaje mi się to w porządku wtedy. Rozumiem. W takim razie jakby za dokumenty, kiedy przychodzimy po dokumenty, to też jakby wskazane byłoby taka ofiara, czy raczej nie? Wydaje mi się, że warto dać ofiarę, ale to nie jest już dużo, nie wiem, to nawet może być 20 zł, 10 czy monety, czy więcej, jak to uważa, ponieważ to jest ta osoba, która tam pracuje, siostra zakonna, czy ktoś, kto jest kancelistą, no to on też musi wykonać pracę, tak? Przygotować dokumentację, wywiesić czasem, w przypadku zapowiedzi pojechać, zrobić to, podrukować, zużyć pewne elementy. Bardziej bym powiedział, że to jest ofiara już nie na takiej zasadzie, już na potrzeby, takie duże potrzeby Kościoła, tylko na te małe, czyli właśnie tak jak i w urzędzie potrzebujemy i mamy opłaty jakieś skarbowe, no to one też są na potrzeby takiej konserwacji, tak bym to określił. Okej, Filip, to przejdziemy sobie jeszcze do innego tematu, skrajnie innego, do fotografa i wideografa lub operatora kamery, jakkolwiek go nazwiemy. No, ja mam w tym temacie duże doświadczenie od tej drugiej strony, ale chciałbym też się dowiedzieć i wydaje mi się, że dla osób oglądających, słuchających będzie bardziej wartościowe to twoja tak naprawdę, twoje doświadczenie. Zakładamy, po pierwsze, dwa założenia. Po pierwsze, dyskutujemy w tym momencie o fotografii i wideografii tylko w kontekście ślubu. Nie przygotowań, nie błogosławieństwa, nie wesela, tylko w kontekście ślubu. Drugie założenie, nie znamy go z polecenia, czyli nie mieliśmy wcześniej z nim do czynienia. Jak rozpoznać, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu i odpowiednio podejdzie też do liturgii? Okej, jestem w stanie tak opowiedzieć o fotografie, no bo ekipa wideo akurat była mi znana, więc ich byłem pewny. Fotografa nie znaliśmy wcześniej i po prostu trafiliśmy na fotografa lokalnego w Skawinie i poszliśmy porozmawiać tak naprawdę, no bo chcieliśmy na początek dowiedzieć się, czy w ogóle ten termin mu pasuje, czyli takie, bym powiedział, sprawdzenie usługi na zasadzie idziemy pogadać, dowiedzieć się, jak to robi i ile nas to będzie kosztować i czy ma w ogóle termin i jakie są kolejne etapy, żeby wiedzieć, na czym stoimy i żeby tak naprawdę móc sobie coś powybierać, no bo mieliśmy też, jakby szukaliśmy też innych fotografów, ale tak naprawdę idąc tam, mieliśmy listę elementów przygotowanych, które chcielibyśmy, żeby pojawiły się, tak, jakby zdjęcia z tego na mszy i takich parę pytań ogólnych właśnie o formę, jak to wygląda. No i pozwoliliśmy fotografowi na dobrą sprawę opowiedzieć, jak on to robi. Czyli w pierwszej kolejności dowiedzieliśmy się, jak wygląda jego praca, no i on tak naprawdę opowiedział nam kolejne kroki, jak się stara robić zdjęcia, w jaki sposób reaguje na jakieś elementy, które dzieją się na mszy i wydarzenia, nie tylko związane z stricte mszą, ale mam na myśli właśnie, już chyba o tym wspominałem, jakieś tam krótkie spojrzenia, podchodzenia osób do siebie. I on mówił, że stara się wyłapywać, być czujny, ale jednocześnie właśnie nie ingerować w mszę, to znaczy nie pojawiać się na środku, nie przechodzić jakoś dziwnie, tylko być cały czas niezauważonym. No i na dobrą sprawę, po tym jak już on opowiedział, jak pracuje, no to my po prostu wskazaliśmy jeszcze elementy, które chcielibyśmy, żeby znalazły się na zdjęciach. On też mówił, co będzie na zdjęciach, ile tych zdjęć będzie. Nam osobiście nie potwierdzał tego, że ma ukończony kurs, ale no my o to też zapytaliśmy, no bo tego wymagał ksiądz z kolei, więc ten kurs był konieczny.
Ale no właśnie, on też mówił, że był już w tamtej parafii, co też troszeczkę świadczy o tym, że mogliśmy podpytać księdza. I w związku z tym, bo mogą mieć jakąś swoją listę, którzy już nie powinni się pojawiać. Mówiłeś o tym kursie, tak, fotografii liturgicznej, czy tam filmowania mszy. No i ciekaw jestem, okej, no jakby księża tego wymagają, nie? Ale czy, jakie jest twoje zdanie w ogóle o tym? Czy ty wiesz, czym to jest? Ja się z tym nie zapoznawałem nigdy. Nie wiem nawet, jak wygląda kurs. Spodziewam się, że to jest po prostu z mojej strony wskazanie na jakieś ważne elementy, żeby właśnie pewnych zachowań, pewne zachowania są niewskazane, pewne są wskazane. I w zasadzie powiedziałbym, że to tyle. Nie wiem, czy coś więcej jest w trakcie takiego kursu. To jeszcze... Spoko. To ja sobie w takim razie pozwolę szybko opowiedzieć, żebyście mieli świadomość, co ten kurs powinien zmieniać, a co realnie zmienia. Bo o ile, jeśli ktoś naprawdę chce, to dużo można się dowiedzieć podczas tego kursu. No mniej więcej są to po prostu 3 godziny takiego wykładu o tym, co jest po prostu najważniejsze. Niestety mam wrażenie, że o ile... Na takim kursie jest naprawdę dużo fotografów i przynajmniej na tym moim mieliśmy pełną aulę osób, to niewiele osób skumała sedno tak naprawdę kursu, bo kurs można sprowadzić tak naprawdę do jednego zdania. Później to jest oczywiście rozbudowywane, żeby ktoś, kto nie zna wcześniej, nie znał liturgii, był w stanie się w tej liturgii trochę odnaleźć. Ale kurs sprowadza się do tego, że ja jako fotograf nie jestem członkiem zgromadzenia liturgicznego, jestem intruzem i mam zrobić wszystko, by nie przeszkodzić zgromadzeniu liturgicznemu. Czyli to zgromadzenie liturgiczne i msza jest zdecydowanie ważniejsze niż moja praca wtedy. No i tutaj się zaczyna rozmijanie, no nie? Także ogólnie kurs bardzo łatwo zaliczyć, bo wystarczy na nim być. W sensie liczy się tylko i wyłącznie obecność. Także trochę was uczulam, że ten kurs może coś zmienić i może oznaczać, że ktoś coś kuma, ale wcale to nie daje wam żadnej gwarancji, że ktoś podszedł do tematu z szacunkiem, z jakimś takim zrozumieniem. Także tyle słowem wstępu na temat kursu liturgicznego. A jeśli chodzi o tą moją stronę, to wydaje mi się też, Filip, że znaczy, wydaje mi się. Mówiłeś o tym, że najpierw dałeś fotografowi się wypowiedzieć tak naprawdę, jak on to widzi, nie? Jak on chce robić zdjęcia. I to jest chyba tak naprawdę, przynajmniej ja to tak rozumiem, że to jest dobry pomysł na to, żeby skumać, co jest jego priorytetem. Kiedy on będzie właśnie mówił o jakości zdjęć, kiedy on będzie mówił o tym, żebyśmy właśnie tam z nim machali, w jakiś sposób współpracowali, to najprawdopodobniej on tego nie rozumie. Natomiast właśnie tak jak twój fotograf, tak? Jeśli on mówił, że właśnie nie chce wchodzić na linię, jeśli się nie chce znaleźć w takich miejscach, gdzie po prostu robi się bardzo widoczny, no to nam daje taki sygnał, że jest dobrze. Ewentualnie można po prostu poszukać informacji jeszcze od osób, które poprzednio z nim współpracowały, a mają podobne podejście do nas. Czy coś jeszcze uważasz, że warto zaznaczyć, jeśli chodzi o temat fotografa i wideografa? Myślę, że poruszyliśmy najważniejsze elementy. No tutaj po tej pierwszej rozmowie też będziemy wiedzieli, czy w ogóle jesteśmy zainteresowani, czy nie, no bo to może nam się od razu na wstępie okazać, że jednak się nie dogadam. No i wtedy może lepiej dla nas. Potem nie ma z tym jakichś tam trudności. Dopóki nie podpiszemy umowy, no to wszystko jest okej. Jasne. W poprzednim odcinku, nie pamiętam teraz, które, w poprzednim odcinku mówiłeś też o takim, nazwijmy to, pomyśle z fotografem, że widać po portfolio, czy ten fotograf też rozumie, co ma, jak to wygląda i gdzie powinien się znajdować. I mówiłeś o tym, że jeśli ktoś ma zdjęcia, które są mniej więcej z poziomu ołtarza,
To znaczy, że musiał znaleźć się tuż przy ołtarzu. To znaczy, że był bardzo widoczny. To znaczy, że przeszkadzał. I możecie po prostu też tak spojrzeć na zdjęcia, tak? Jakie kadry są wywoływane, jakie kadry pokazuje. Głównie po prostu chodzi o to, żeby się nie znalazł fotograf, żeby się nie znalazł na linii para młoda ksiądz, ksiądz, ołtarz, ołtarz para młoda, ambona para młoda. Nie wiem, co jeszcze w sumie. Tak, tak. Zgadzam się z tym. Na przykład nasz fotograf miał takie zdjęcia w portfolio, które nie były z wysokości ołtarza, ale na przykład łapały mszał i to z treścią widać ją było. No i on opowiadał nam o tych, okay. On opowiadał nam o tych zdjęciach, w sensie, że on rzeczywiście jest gdzieś tam z tyłu ołtarza, potrafi się tam znaleźć, ale nie na wprost niego, tylko gdzieś z boku, z kątu któregoś, albo w ogóle jeżeli zakrystia jest z tyłu, to właśnie z tej zakrystii gdzieś z drzwi i robi takie zdjęcia, ale to muszę powiedzieć, był niewidoczny w trakcie mszy i ja go nie widziałem, nie? Więc mimo, że on się tam znajdował, no to robił to tak, żeby nie było to zauważone. Mhm. No dobra. Ostatnia rzecz, na którą fajnie zwrócić uwagę wraz z rozwojem technologii, coraz częściej, jeśli w kościele jest naturalne światło, naturalne, mam na myśli światło słoneczne, które leci przez okna, lub światło żarowe, czyli to takie ciepłe, gorące, gdzie żarówki po prostu są, no nie są LEDami, tak? Są po prostu, można się oparzyć, to często aparaty pozwalają na to, żeby wyłączyć dźwięk. Znaczy zmienić migawkę, ale nie chcę teraz rozmawiać o technologiach, tylko jakby o efekcie. Czyli nie będziecie słyszeć tego takiego klapania aparatu, tylko od razu uzyskacie po prostu... Znaczy tak naprawdę nie zauważycie, kiedy fotograf robi zdjęcia. Ja na przykład też lubię korzystać z tej techniki, jeśli tylko pozwala mi na to oświetlenie. No bo to jakby eliminuje ten rozpraszacz w postaci aparatu, na przykład podczas przysięgi, kiedy jest idealna cisza, ktoś wreszcie ma coś powiedzieć i tylko... Więc pewnie kumacie, jeśli możecie ewentualnie dopytywać, czy wasz fotograf może sobie na to pozwolić, jeśli ma tak zwaną migawkę elektroniczną i rozumie pewne mechanizmy, no to może wykonać dobrej jakości zdjęcia bez dźwięku. To tylko tak słowem dygresji. Okej, mamy też kwestie tradycji lokalnych, które, no to jest dział zbiorczy dość szeroki. I mamy wiele różnych obrzędów w różnych parafiach. Na przykład poświęcenie obrazu dla młodych, modlitwa młodych przed ołtarzem Matki Bożej i wiele, 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 wiele innych. I pytanie jest dość proste i mam nadzieję, że ogólne. Jak się na to przygotować, żeby się po prostu nie dać zaskoczyć? Porozmawiać. To jest taki stały problem. Znaczy, jeżeli jest to nasza parafia, no to na ogół wiemy troszeczkę o tej tradycji. A jeżeli nie my, to ktoś z naszej bliskiej rodziny będzie się orientował, czy są jakieś dodatkowe elementy, które się pojawiają. Mam też wrażenie, że jednak coraz rzadziej są jakby poruszane te elementy tradycyjne dla lokalne, a często mamy jednolitą formę dla wszystkich, natomiast nadal zdarzają się parafie, gdzie to się pojawia, czyli jakieś przeniesienie kwiatów, właśnie poświęcenie obrazów, czasem też wręczenie, ksiądz wręcza nam teczkę już z gratulacjami, czy informacjami, czy już informacją na temat tego, że ślub został zawarty i czekamy tylko na urzędowe elementy. To też różnie to wygląda i jest w różnym momencie. Czasem tuż po mszy przychodzi ksiądz, czasem w trakcie, przy ogłoszeniach jakby decyduje się na coś takiego. Natomiast najlepiej jest chyba właśnie z nim porozmawiać też o samym przebiegu, czyli z proboszczem lub z księdzem, który będzie prowadził, celebrował naszą mszę, o tym, jakie będą kolejne kroki. No bo my też jakby przeszliśmy sobie przez to wcześniej, to znaczy gdzieś ze 2-3 dni wcześniej byliśmy w kościele i rozmawialiśmy dokładnie, pożyczyliśmy do kościoła, wszystkie elementy stałe z nami związane przerobiliśmy sobie. No i opowiedział nam właśnie, jak będą wyglądać kolejne kroki.
No i myślę, że warto też sobie tak usiąść na chwilę, szczególnie, że tych rozmów tam będzie ze dwie na pewno, takie duże, może trzy i warto sobie wtedy porozmawiać o tym, czy są jakieś dodatkowe elementy tradycji, te związane z samym kościołem i w kościele. Mhm. Mam też pytanie, bo w sumie jakby rozwiałeś wątpliwości, jeśli chodzi o ten element, więc przejdę sobie od razu dalej. Mam pytanie odnośnie błogosławieństwa rodziców, bo zazwyczaj odbywa się ono w domu, na chwilę przed ślubem. Czasem nawet kilka dni wcześniej, jeśli ktoś tak uzna. Na przykład, gdy pannę młodą do ołtarza prowadzi ojciec, a pan młody widzi ją wtedy po raz pierwszy, więc jakby nie za bardzo można to inaczej rozwiązać. Ale słyszałem też, że czasem błogosławieństwo odbywa się w kościele. No i jestem ciekaw twojego zdania na ten temat. Trudno mi jest opowiedzieć o tym. Nie spotykałem się z czymś takim. Ja zawsze miałem jednak to... jakby spotykałem się z tym, że błogosławieństwo jest w domu lub niekoniecznie w domu, ale na sali się zdarzało. Ale to było kwestia tego na przykład, że w domu było trudno coś takiego przeprowadzić, a na sali weselnej już łatwiej i była to forma po prostu spotkania z chrzestnymi rodzicami, którzy przyjechali w to miejsce. Mhm. I potem wszyscy pojechali na mszę. I my też mieliśmy w domu. No i w zasadzie większość, które znam, były w domu. Jasne. I z tym związane. A mimo wszystko na przykład zdarzało się, że panna młoda była wprowadzona przez ojca. Bo ta tradycja rzeczywiście, że dopiero no, jakby widzi się w sukni ślubnej przyszłą żonę. No jakby my sobie to potraktowaliśmy jako w ten dzień, kiedy przyjadę na błogosławieństwo, czyli od rana mnie już, a w zasadzie od wieczora dnia poprzedniego mnie nie było. Ja sobie już spałem gdzie indziej w hotelu. No bo wcześniej wszystko przygotowywaliśmy razem, nie? Co tam, co mhm. trzeba było, no, ale już wieczorem oddzielnie. I nie spotykałem się z tym, żeby to było w kościele, ale chyba nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby to tak się odbyło, no bo jeżeli jest tylko możliwość przed mszą, to znaczy jest na to czas, że nie ma poprzedniej mszy i zgodził się na to ksiądz proboszcz, no bo ktoś musiał otworzyć kościół i tam już przygotować go na tyle wcześniej, to wydaje mi się, że mogłoby się odbyć to też w kościele. Jasne, czyli rozumiem, że głównym problemem mogą być problemy logistyczne, a nie tak, jakby takie... Tak, chyba bardziej logistyczne, tak. Dobra, bo też wydaje mi się, że fajnie byłoby zaznaczyć, bo czasem pary młode mnie pytają jako fotografa, że może nie za bardzo na przykład chcą, czy nie przygotowania, tylko nie za bardzo chcą błogosławieństwo rodziców. No i śmiało, w sensie możecie jak najbardziej zrobić je kiedy indziej, nie? Jakby nie musicie mieć wcale tego zdjęć, jeśli... też wy chcecie potraktować błogosławieństwo jako taki moment bardzo intymny z rodziną najbliższą, no to jest to w pełni zrozumiałe, zresztą to jest wasz ślub, nie? Więc jakby co mi do tego. Także jeśli rodzice... nie być tego błogosławieństwa rodziców, no bo mogą być takie sytuacje, albo ktoś ma jakąś trudną relację, nie chce takich, no jakby zdarzają się takie sytuacje. To nie jest element jakby mszy, to już jest element naszej tradycji. Mhm. Fajnie mieć błogosławieństwo, no bo to jest jak najbardziej no takie potwierdzenie też od rodziców, że oni nas w tym wspierają. Ale no też tak jak Filip mówił, to nie jest rzecz obowiązkowa, tak jak ślub. Dobra. Ślub też nie jest obowiązkowy. Też, to prawda. Cóż. Okej. Okay. Mamy też kwestię bardzo taką, nazwijmy to, szeroką, czyli wyjścia po prostu z kościoła. I mówiliśmy o tym, że jak już wyszliśmy z kościoła, to mamy te obsypywania wszelakie i o tym już rozmawialiśmy i nie wracajmy do tego. Mi chodzi tak naprawdę teraz o życzenia. Czy życzenia możemy robić przed kościołem? Jeśli pada, to czy w kościele? Na razie się skupmy na tym. Wydaje mi się, że też pokrótce o tym powiedzieliśmy, ale tak na podsumowanie troszeczkę tego. Myślę, że najlepszym miejscem na życzenia, jeżeli jest pogoda, no to jest gdzieś przed kościołem.
i w okolicy Kościoła, no bo wtedy wszyscy są tutaj na miejscu. My zdecydowaliśmy się na to, żeby nasze życzenia od gości weselnych były na sali weselnej, od gości, którzy byli tylko na ślubie, no to przed kościołem. No i to wcześniej ogłosiliśmy, że no, prosimy gości weselnych o to, żeby już jechali na salę razem z rodzicami, czy za rodzicami, żeby oni po prostu też jechali całym sznurem samochodów już, tak? Żeby nikt się nie zgubił. Co prawda część gości już wcześniej było na sali, bo tam jakby przyjechali, już hotel był i miejsca noclegowe, no ale zdarzy się tak, że będą goście, którzy przyjadą w ciemno i pojadą na ślub i będą liczyć na to, że pojadą za tłumem do sali. Więc fajnie, jeżeli oni sobie jadą wszyscy razem i zaczekają chwilę na nas. Ale tak, myślę, że najlepszym miejscem na te życzenia, jeżeli jest pogoda, jest przed kościołem. Jeżeli pada deszcz, no to oczywiście możemy stanąć w kruchcie kościoła i tam gdzieś w wejściu przyjąć te życzenia. Tylko wtedy trzeba uważać, bo być może ktoś ma już inny ślub albo zaczęła się msza parafialna, więc no, trzeba być ciszej na pewno, nie? Wtedy też dobrze, żeby to byli tylko ci goście jednak, którzy zostali w kościele, czyli mała grupka jakaś. No jeżeli mamy tylko ślub, nie mamy wesela, no to nie wiem, warto pomyśleć o parasolach takich dużych nawet, tak, żeby młodzi cały czas byli pod parasolem, ale też ktoś, kto obok nich stoi, był pod parasolem. Nie mówię o rozstawianym wielkim parasolu, ale są też duże parasole do trzymania. Mhm. Trochę trzeba się zabezpieczyć i my też tak zrobiliśmy. W sensie kupiliśmy duży parasol, gdyby padało, listopad, nie wiadomo jak będzie. Więc mieliśmy taki bardzo duży parasol przygotowany w samochodzie. No akurat nie był potrzebny, więc dało się. Ale spotkałem się z sytuacjami, gdzie był potrzebny parasol. I wtedy na ogół życzenia jednak jechały na salę. Okay. Tam się odbywały. U mnie był jeden ślub, na którym się rozpadało po mszy. Natomiast no widać było, że wszyscy mają parasole ze sobą, tak? Nie było żadnego dużego parasola, no ale świadkowie po prostu, że tak powiem, przykryli parę młodą, natomiast goście podchodzili po prostu ze swoimi parasolami. No i też nikt z cukru nie był, wszyscy jakoś przeżyli. Ten deszcz też może nie był jakiś taki potężny, był raczej taki kapuśniaczek, no ale to też jakaś taka możliwość. Wydaje mi się też jeszcze jedna kwestia a propos tego, no bo jeżeli ktoś trzyma młodym parasol, bo na ogół świadkowie są tymi, którzy biorą prezenty od młodych i przenoszą je gdzieś do samochodu, gdzieś na bok, odstawiają tylko obok, różnie jest to realizowane. Warto mieć więcej takich osób, bo dwie osoby sobie z tym nie poradzą, pod takim względem, że po prostu właśnie logistycznie, czyli oni wezmą coś od nas, ale już są kolejni goście. Dobrze byłoby to przekazać, a jak jeszcze by mieli trzymać parasol, to już jest niewykonalne. Okay. Czyli po prostu musimy sobie zadbać o to, nie wiem, na przykład rodzeństwo, jacyś inni bliscy znajomi, którzy pomogą tak. Nam przenieść te rzeczy. Często też tu są mocno zaangażowane osoby, które są partnerami, mężami, żonami, świadków, więc to też jest jakaś opcja. No a właśnie najbliższa rodzina. Jak już wspomniałeś o prezentach, to płynnie sobie do nich przejdziemy, bo jest dużo różnych pomysłów na to, co robić z prezentami, z życzeniami i na przykład mamy po pierwsze taki pomysł, żeby odpuścić sobie kwiaty. Odpuścić sobie cięte kwiaty i zamiast kwiatów prosi się gości o przyniesienie czegoś w służbie otoczeniu. Na przykład zabawek, kredek, jakichś produktów dla domów dziecka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I gdybyś mógł powiedzieć, być może znasz coś jeszcze, jeśli chodzi o takie pomysły i też co o tym sądzisz? Bo ja jestem bardzo za. Ja też jestem za. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Osobiście tego nie zrobiłem, w sensie nie mieliśmy takiej akcji, ale też z tego względu, że jakby musimy też wiedzieć, do kogo trafiamy z taką misją, bym nawet powiedział trochę. Bo byliśmy na ślubie, na którym nie było, zamiast prezentu
młodzi poprosili o to, żeby dorzucić pieniądze do puszki na jakąś chorą dziewczynkę. Nie pamiętam dokładnie, jaka tam była sytuacja, natomiast przy życzeniach po prostu dodatkowo stała obok nich puszka, do której goście wrzucali pieniądze. Oczywiście oni i tak dostali jakieś prezenty dla siebie, no ale w ten sposób nie kupowali kwiatów na przykład goście, tylko zamiast kupić kwiaty właśnie wrzucili te pieniądze do puszki. I to trafiło chyba do fundacji, te pieniądze, natomiast rzeczywiście możemy zebrać czy materiały, czy zabawki, czy słodycze. I jeżeli wcześniej, oczywiście dogadajmy się wcześniej z jakimś domem dziecka, czy z fundacją, chyba najłatwiej jest często przez fundację właśnie, czy stowarzyszenie jakieś, i im przekazać później, czy ktoś od nich przyjedzie i weźmie od razu, może się tak zdarzyć, albo za kilka dni przekażemy po prostu te rzeczy. To jest fajna akcja, ale w zaproszeniu oczywiście dajmy informację o tym i pamiętajmy, do kogo trafiamy z takimi rzeczami, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieć znacznie starszą rodzinę, to łatwiej im będzie jednak, kiedy podejdziemy do nich tradycyjnie i pewne elementy pozwolimy im na to. To znaczy, ja bym nie zabraniał dawania kwiatów w takim kontekście, jeżeli ktoś chce, to i takie przyniesie. I na przykład w zaproszeniach teraz mamy takie, mam wrażenie, taką modę, którą też troszeczkę stosowaliśmy, albo zaczynaliśmy, pojawienia się ikonek. To znaczy, kiedyś były wierszyki, w starszych zaproszeniach są wierszyki, zamiast kwiatów coś tam, coś tam. Teraz mamy ikonki, my takie, też taką ikonkę mieliśmy, czyli mieliśmy kwiatek, strzałka i jakiś tam powiedzmy prezent, czy książka, czy jeżeli ktoś chce, to wino, czy jeżeli zbiera zabawki, to właśnie zabawkę jakąś. Mhm. No właśnie, tylko z tym musimy wiedzieć, że to trafi do młodych na pewno, do starszych różnie. Mogą jakby tej naszej wizji ikonek nie zrozumieć. Dlaczego o tym mówię? Ja bym na przykład nie przekreślał tam kwiatów, czy nie przekreślał rzeczy w takich zaproszeniach. To znaczy, ta strzałka fajnie obrazuje, że zamiast tego kup to, czy tam zrób to, ale nie zabraniam ci przyniesienia tego pierwszego. Czyli rozumiem, że to nie powinno być tak, że to jest jakiś taki, że tak powiem, nakaz, tylko raczej zaproszenie do zaangażowania w pewną propozycję. Jeśli chodzi jeszcze też o zbiórkę właśnie dla takich organizacji, inicjatyw społecznych, to dobrze by było, żebyście najpierw się z nimi umówili, a później im coś takiego przygotowali. Się nie zaskakujcie ich. Mogą mieć konkretną potrzebę w tej chwili. Mhm. I podpowiedzą. I będziecie chcieć dobrze, będziecie chcieli być ludźmi dobrej woli, właśnie zorganizujecie na przykład kredki, materiały do pisania dla domu dziecka, a okaże się, że na przykład oni to mają, nie? A potrzebują, nie wiem, coder albo jeszcze czegoś innego. Więc dobrze byłoby po prostu wcześniej o tym porozmawiać. Warto mieć celowość takiego działania. Znaczy, mamy konkretną grupę odbiorców i konkretne rzeczy potrzebują. Mhm. No, stąd dowiemy się tego właśnie z tych fundacji czy stowarzyszeń. Jest jeszcze jedna kwestia, która jest dość niewygodna. A propos tej mody ikonkowej, staramy się odchodzić od prezentów, żeby przejść na, znaczy od prezentów fizycznych, i często młodzi bardziej preferują po prostu od prezentów fizycznych prezenty pieniężne. I czy twoim zdaniem jest jakiś pomysł na to, żeby wyjść z tego z klasą? Ikonki? To było nasze rozwiązanie. My nie narysowaliśmy tam pieniędzy, żeby to nie było tak też dokładnie pieniądz, my zbieraliśmy na dom. To znaczy chcemy się wybudować i to była nasza zamiast tego po prostu dorzuć nam trochę do tego naszego domu, więc takimi nowoczesnymi zagraniami właśnie w postaci jakiegoś loga czy rysunku jesteśmy w stanie wyjść fajnie z takiej kwestii prezentu materialnego na
znaczy rzeczowego na pieniężny. Natomiast jeżeli goście koniecznie chcieliby coś kupić, to są też takie rozwiązania jak listy prezentów, czyli na przykład młodzi wprowadzają się do nowego mieszkania i wiedzą, że potrzebują tego, tego i tego, a jak chcą, to niech napiszą nawet, że to jest dokładnie ta marka i ten model. I taką listę obsługuje na ogół świadek, tak mi się wydaje, przynajmniej dobrze, żeby to on obsługiwał, albo ktoś z bliskiej rodziny. I znajomi czy rodzina po prostu zaznacza, zgłasza się do niego, że kupią tą i tą rzecz, albo we dwie ekipy kupią coś droższego, w trzy ekipy w ogóle wykupią kupę różnych innych rzeczy, a no, można coś drobnego po prostu, wiedząc, jaka jest lista i jakie są potrzeby w domu, jeżeli ktoś ma potrzeby też dania prezentu zamiast pieniędzy. No bo są takie sytuacje, że ktoś woli dać prezent, bo on będzie bardziej trwały, no to dajmy mu ku temu możliwość też. Jasne. To jeszcze pozwolę sobie sparafrazować, bo nie wiem, czy to jest zrozumiałe, bo jeśli przemija to tak zrozumiałem i możesz potwierdzić lub zaprzeczyć. Według ciebie, jeśli chcemy wyjść z tego klasą, z klasą, dobrze byłoby pokazać, że mamy pewien cel, na który zbieramy, a nie, że zbieramy po prostu dla zbierania. W sensie, że pieniądze są środkiem, a nie celem. Tak. Czyli, żeby to wybrzmiało po prostu Dobrze to ubrałeś w słowa. Okej. I wtedy pewnie będzie to jak najbardziej zrozumiałe i wszyscy będą też wyrozumiali w stosunku do tego. No i nadal, jeśli otrzymacie prezent, który będzie prezentem fizycznym, to przyjąć i się cieszyć. Okej. Filip, jeśli się nie mylę, to jest ostatnie pytanie, które przygotowaliśmy. I w tym miejscu pojawia się, że tak powiem, trochę podsumowanie serii. Po pierwsze, Filip, i chyba najważniejsze, ja bym ci chciał po prostu bardzo podziękować za to, że chciałeś wziąć w tym udział, chociaż w takiej zdalnej formie. Szkoda, że nie mogliśmy się spotkać na żywo i po prostu tego nagrać w jakimś studio. Byłoby nam na pewno łatwiej ze względu na różne problemy techniczne i internet. Ale chciałbym ci bardzo podziękować za podzielenie się wiedzą i za to, że mam nadzieję, że komuś dzięki tobie będzie łatwiej zorganizować ślub po Bożemu, tak jak sobie to wymarzy. Też mam taką nadzieję. Więc no to jest bardzo duża wartość. Po drugie, chciałbym wam wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście i za to, że no, dostajemy jakieś tam sygnały, że to jest ciekawe, że chcecie to oglądać, że jest to w ogóle taka propozycja trochę nietypowa, trochę przegadana, ale być może dobrze. Ale chcielibyśmy też was w tym miejscu nie tylko wam podziękować za obecność, za te wyświetlenia, za to, że po prostu byliście tutaj z nami, ale też was zaprosić do kilku aktywności. Primo, chcielibyśmy was zaprosić do tego, żebyście podzielili się swoją opinią. I patrząc na wyświetlenia, jest właśnie dość sporo, więc jestem po prostu ciekaw waszego zdania. Jeśli bylibyście skłonni się nim podzielić, to byłoby nam na pewno bardzo miło. No i jeśli w przyszłości byście chcieli, żebyśmy kontynuowali i może potraktowali pewne tematy bardziej tak już konkretnie, a nie tak przegadali, to dajcie nam o tym znać, bo będziemy mogli wtedy reagować. Po drugie, jeśli wam się to podobało, jeśli w ogóle planujecie w tym momencie ślub lub ktoś z waszych znajomych planuje ślub, właśnie taki po Bożemu, to zapraszamy was na grupę na Facebooku Ślub po Bożemu. Miejsce stworzone dla was, żeby podzielić się swoimi inspiracjami, żeby podzielić się swoją wiedzą, żeby też te wszystkie rzeczy otrzymywać, żeby je brać, żeby się tym karmić. I dzięki temu też zorganizować ślub po Bożemu, bo wszystkich rozmów nie pozjadaliśmy według naszych wiadomości, więc to jest tylko trochę wiedzy z autopsji. Tak, więc skorzystajcie z wiedzy społeczności, zadajcie pytanie na grupie i tam po prostu całą społecznością będziemy nad tym debatować. Po trzecie, jeśli wam się podobały te filmy, polajkujcie, napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, cokolwiek, albo łapkę w dół i też komentarz taki konstruktywny, bo będziemy mogli się poprawiać. Podsumowując, dla mnie to był ciekawy projekt, bo pierwszy raz w życiu mogłem
coś takiego stworzyć. No i razem z Filipem mogliśmy sobie po prostu o tym pogadać. Ja jako narzeczony też się dużo dowiedziałem. Więc mam nadzieję, że teraz będę mógł zorganizować swój ślub lepiej i nawet przygotować parasol, jeśli spadnie deszcz. O czym wcześniej na pewno mi nie przyszło do głowy. I tak naprawdę chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować, no i zamknąć tą serię takim chyba już klasycznym, że chcielibyśmy życzyć Wam powodzenia w organizowaniu Waszego ślubu po Bożemu. I się żegnamy. Cześć. Dzięki, hej.